Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób wpłacających z kodem CROXY. 5 dyszek płacasz, możesz każdego z tych skinów zgarnąć, no i oczywiście po wpłacie. Jak uda ci się wygrać, to dostajesz powiadomienie z takim prezentem i oznacza to, że wygrałeś. A my lecimy oczywiście z naszym openingiem dzisiaj 25 tysięcy. Udało nam się to na poprzednim filmie wygrać, więc tak sympatycznie udało nam się zarobić ostatnio 2500. Skrzynia Pumpkin, jedna sztuka. No za 5 musimy zapłacić 12 220 zł, więc no potężnie. No ale oczywiście przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarz, napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY, na co zgodzisz się, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się z linku w opisie, bądź klejasz oczywiście magiczny zielony plusik i wpisujesz oczywiście ten kodzik CROXY przez 2X. No i oczywiście kodzik ten, czekaj, bo ja tu widzę, że trafiłem AWP Fate i już tak, ej, poczekaj, czekaj, nie no, wygrywamy, co patrz, AWP Fate, MK Fate, no fantastyczne tutaj daje, jeszcze tutaj nowy kałach, on kosztuje, okej, okay, never mind, myślę, że kosztuje skafla, ale, o, patrz to, i fantastycznie, i to jest bitwa wygrana, i zobacz, pięknie, no pięknie udało nam się tutaj zakręcić, fantastycznie wręcz, chciałbym powiedzieć. Oczywiście kodzik CROXY, dajcie 10% więcej, oczywiście do każdej wpłaty, tak? I skrzyneczka na start za free dla użytkowników. Tutaj jest Dragon Lorka w tej skrzyni Royal, więc powiedzmy, że tutaj takie skrzynki na farta, tak, no raz do roku można, okej? Okay? Tak kurczę, no raz do roku chyba można, więc zobaczmy, co objawiają właśnie tą już skrzynkę. No jestem strasznie ciekaw, jak tutaj pójdzie na ta bitwa. Pierwsze otwarcie Meduza! 12 tysięcy, no i wjeżdżamy w tą skrzynkę, no na poważnie, stary, ostatnia skrzynia, Royal jeszcze haul! No powiem tak, no 31 koła z jednej takiej bitwy, no co tu się wydarzyło, powiem tak, no nie pamiętam, kiedy taki film ostatnio mi się tutaj, że tak powiem, napatoczył. No wjeżdżamy tutaj, widzę jakąś bitwę, na 11 skrzynek, 10 skrzyń AWP na trybie Jester i tutaj jeszcze na sam koniec Gemstone na buście i warto zaznaczyć, że jest to bitwa na tym trybie nowym Shared, gdzie po prostu każdy dostaje tyle samo. Wszyscy gramy do jednej bramki, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. 8 skrzynek jeszcze przed nami, więc zobaczmy. No jestem bardzo ciekaw tej skrzyni Gemstone, jak ona tam zakręci. AWP w ogóle Sun in Leo, no kosztuje 120 zł. No ja pamiętam, jak ta AWP była totalnie nic nie warta, a tutaj po czasie, no jednak się okazało, że ta AWP, no, ma swoich miłośników. I w sumie nie jest aż taka zła, nie? Tak mi się wydaje, taka wódka USP, ten nie Blueprint, tylko Royal Blue. No powiem tak, no bardzo ładny setupik, tak? Na stronę City. Zobaczmy trzy skrzynki jeszcze. No tutaj oni tarzy, więc to jest ponad 1000 zł. No i dwie skrzynki teraz AWP-om zostały. Zobaczymy, jak one tutaj się zaprezentują, co one zechcą rzucić nam. Ostatnia skrzynia i zobaczmy, czy tu będzie uniesienie. Są dwie awki Asimov. No i teraz, no właśnie, teraz leci ta skrzynia Gemstone na buście. Zobaczmy, jak ona tutaj nam rzuci, bo to jest najważniejsze. No ale ona rzuciła tak, o, i każdy, no, po 3400, więc tutaj ewidentnie bitwa, no, nie poszła po naszej myśli, więc stworzyłbym tutaj coś innego. No, mamy bardzo duży budżet, skrzynka Beast 2500 kosztuje, no, powiem tak, no, myślę, że możemy wjechać w taką skrzynkę, ale powiem tak, od kiedy, jakby w momentach takich właśnie jak dzisiaj, albo wczoraj, gdzie da mi się wygrać coś w końcu, tak, po bardzo długiej pasie, że tak powiem, porażek, trochę mi odbija, nie powiem, że nie, i nagle robię bardzo głupie bitwy, podejmuję bardzo głupie decyzje i o kurka wodna. I właśnie często potem ich żałuję. No powiem tak, no, on ma Dilorkę, ja mam Meduzę. Nie no, co tu się dzieje, stary? Ja nie mogę, no powiem tak, jeżeli uda nam się jeszcze jedno zdobyć, to jest, że tak powiem, AWP, znaczy Meduza mi nic nie daje, tak? Da mi AWP Dragon Lore tutaj na pewno zwycięstwo, ale w ogóle co tu się stało, że za 2500 zł w jednej bitwie rzuca Dragon Lore, rzuca Meduzę i rzuca jeszcze tu jakieś noże i 40 koła. 40 koła, stary. Przeszło mi koło nosa w tym momencie. No ale mamy tutaj jeszcze Meduzę, mamy tego Howla i łącznie, no naprawdę, mamy jeszcze budżet potężny i zrobimy bitwę ostatnią na dzisiejszym filmie i będzie to skrzynia Gemstone na buście za skromną połowę tego, co mamy. No i mam nadzieję, że no tą bitwę się uda wygrać i że
Zakończymy ten odcinek z giga profitem. Mam nadzieję, że to jakiś szafir, jakiś kurcze emeraldy, karambity. No to jest to, na co my polujemy dzisiaj, tak? Ostatnio jak zobaczyłem, że mi przyjmie trafia karambita emeralda, to się prawie popłakałem. 6700, no jest to Doppler Phase 1, a nie jest to Fate, który jest tak no, z dwa razy droższy. Zobaczmy, ostatnie trzy skrzynki, czy tu się coś wydarzy dla nas dobrego. No jest jeszcze Black Pearl i powiem tak, no będzie bardzo ciężko tą bitwę wygrać, więc no trzeba się chyba... Oj, czekaj. No powiem tak, no jakiś tam szafir, coś w ten deseń. Zobaczmy, ostatnie skrzynia, czy tu się coś zmieni? Chyba niekoniecznie, no cóż no.